Cześć, 239 odcinek Futsalu w Krakowie i jest to ostatni odcinek, którym omawiamy to, co działo się w 26 edycji Nowohuckiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Ale jeszcze zanim przejdziemy do omówienia tego, co się działo w ostatnim tygodniu, to pamiętajcie o tym, że już są otwarte zapisy do kolejnej edycji, która wystartuje 21 lutego, także nie czekajcie na ostatnią chwilę ze zgłoszeniem, dawajcie znać znajomym, że jest możliwość dołączenia do Nowohuckiej Amatorskiej Ligi Futsalu, a teraz przejdźmy do tego, co się działo w tym tygodniu, a rozpoczynamy od bardzo ciekawego spotkania o trzecie miejsce w Pucharze Ligi, w którym po raz drugi z rzędu mogliśmy zobaczyć ekipę MK Teamu, która rywalizowała z mistrzem Dywizji B, czyli z drużyną Trivium Słomniki Warriors. Mecz był naprawdę znakomitym widowiskiem. Pierwszą dobrą sytuację stworzyli sobie gracze ze Słomnik. Potężne uderzenie Oskara Nowaka i Tadeusz Jamka broni ten strzał, ale potem mamy minutę 9 i otworzenie wyniku. Dominik Karaś dogrywa piłkę do Kamila Radowskiego. Ten nie daje szans Śliwie i mamy 1-0. Gracze MK Teamu błyskawicznie mogli pójść za ciosem i stworzyli sobie kilka dobrych sytuacji. Tutaj mamy jeszcze ostrzeżenie od Rogowskiego i Szubartowskiego, ale już po chwili mieliśmy podwyższenie wyniku. Jamka wyrzuca piłkę do Szubartowskiego, ten w swoim stylu obraca się i MK Team prowadził 2-0, a to nie koniec znakomitej gry MK Teamu w pierwszej połowie, bowiem już chwilę później mamy dwójkową akcję Radłowskiego z Karasiem i sytuacja Słomniczan zrobiła się bardzo nieciekawa, bowiem gracze w fioletowych koszulkach wicemistrzowi ligi prowadzili 3-0. Potem mamy kolejną sytuację MK Teamu. Słomniczanie nie mogli się przebić. Czasami próbowali to zbyt dużą ufnością w swojej siły, tak jak teraz Gugała, co mało co nie skończyło się golem Gruchały. A do gry zaczęli wracać pod koniec pierwszej połowy. Tutaj widzimy znakomite dogranie Szymona Małka. Do piłki pada Piotr Ciszewski i jest 3-1. Już w drugiej połowie mamy fenomenalnie rozegrany rzut rożny. Piłka spada pod nogi Macieja Szubartowskiego, który ładuje piłkę w samo okienko i to wysokie prowadzenie chyba nieco uśpiło MK Team, który oddał pole rywalom. Tutaj strata Dominika Karasia, idzie z tego szybka kontra, Jadczak podaje do Oskara Nowaka i jest 4-2. Co prawda MK Team błyskawicznie mógł wrócić na 3-bramkowe prowadzenie, kiedy w dobrej sytuacji znalazł się Kamil Radłowski, ale nie trafił, a Słomniczanie zaczęli grać coraz lepiej. Tutaj widzimy znakomitą sytuację, po której na liście strzelców wpisuje się Jakub Gugała i wojownicy łapią kontakt, a po chwili doprowadzają do wyrównania. Ponownie asystuje Małek i ponownie z jego dogrania korzysta z najbliższej odległości Piotr Ciszewski i jest 4-4. Rozpędzeni Słomniczanie nie zwalniają tempa. Bardzo ciekawe rozegranie rzutu rożnego. Oskar Nowak i Słomniczanie obejmują prowadzenie. MK Team musiał zaryzykować, MK Team musiał docisnąć rywala, tutaj próbował jeszcze Radłowski, po chwili mamy szansę, w której swoich, no niewiele brakło, a Karaś by wprowadził tą piłkę do bramki, a na 5 minut przed końcem mamy kolejny rzut rożny, kolejne, no nie najlepsze ustawienie się graczy ze Słomnik i Maciej Szubartowski strzela swoją trzecią bramkę w tym meczu, ale w końcówce to Słomniczanie mieli dwie piłki meczowe, tutaj genialny odbiór piłki przez Tarkę, ale Oskar Nowak nie dał rady Jamce, a potem błąd Maćka Szubartowskiego i Oskar Nowak popędził na pojedynek z Jamką, który wygrał golkiper MK Teamu i mieliśmy rzuty karne. To właśnie rzuty karne miały zdecydować o tym, kto będzie miał trzecie miejsce w tej edycji Pucharu Ligi. Dominik Doniec strzelił rzut karny najlepiej, jak można było to zrobić. Mocny strzał pod poprzeczkę.
było 1-0. Po chwili do piłki podszedł Jakub Gugała, który też zrobił, przepraszam, to był Mateusz Jadczak, który też zrobił to w podobnym stylu. Dominik Karaś może nie strzelił najmocniej, ale za to bardzo celnie. MK Team prowadził 2-1 i kluczowy okazał się rzut karny Adama Tarki, który został obroniony klatką piersiową przez Tadeusza Jamkę. Następnie wszystko było w nogach Macieja Szubartowskiego, który tym oto mocnym strzałem przypieczętował zwycięstwo MK Teamu w rzutach karnych i ostatecznie MK Team po raz drugi z rzędu wygrał mecz o trzecie miejsce. Ale to była tylko przystawka do tego, co miało się zdarzyć w finale Pucharu Ligi, w którym mierzyła się ekipa Iglomena i Rodzinnych Restauracji, obrońcy tytułu, oraz Brotermu, czyli aktualnego mistrza, a działo się naprawdę sporo. Bardzo ciężko było wskazać na faworyta tego spotkania. W pierwszej połowie mieliśmy dość dużo sytuacji bramkowych, ale niewielką ilość bramek, które no bardzo bym chciał, aby się udało nam teraz obejrzeć. Spróbujmy jeszcze raz, czy będzie nam dane zobaczyć skrót Iglomenu i Rodzinnych Restauracji z Brotermem. Sprawdźmy. Kolejna próba. I boję się, że możemy tutaj mieć pewien problem. Chyba że teraz nam się uda zobaczyć, co działo się w tym arcyciekawym spotkaniu. Jak już wspominałem, tutaj bardzo ciężko było wskazać faworyta. Obydwie drużyny miały zamiar przejść do historii albo jako obrońcy Pucharu Ligi, albo jako zdobywcy dubletu. No ale czyżbyśmy mieli tego nie zobaczyć? Być może uda nam się jeszcze wrócić do finału Pucharu Ligi na końcu magazynu. Spróbujmy. Tak, i udało nam się w końcu zobaczyć ten mecz. Rozpoczęło się od znakomitej sytuacji Michała Ścieżki. Dobijał Mariusz Stanura, ale bramka nie padła. Po chwili mamy stratę graczy Iglomena. Popędził z piłką Skaubania, dogrywał ją do Klima, ale tutaj Daniel Klim mocno skiksował. Potem mamy kolejną akcję Skaubani z Klimem, ale Klim jeszcze niecelnie. W odpowiedzi mamy sytuację, po której Półtorak zagrywa piłkę do Sawczuka, ten mija kapustę, ale jego uderzenie również jest obok bramki. Potem z coraz lepszej strony pokazał się Szymon Burkat, który tutaj trochę chyba za mocno dograł piłkę Mateuszowi Kapuście. Potem kolejna sytuacja Burkata, który zagrał klepkę ze Świątkiem, ale nie trafił w bramkę. I jeszcze mamy tutaj odbiór Burkata, który automatycznie wyprowadził kontrę, ale jego strzał obronił Wiecheta. Dobitka Świątka również obroniona i otwarcie wyniku mieliśmy dopiero w 15 minucie, kiedy to Damian Świątek asystuje, prawie że asystuje Danielowi Klimowi, bo ten najpierw trafia w słupek, potem dobitka tego strzału wpada do bramki. Błyskawicznie mogło się zrobić. Mogło się zrobić 1-1, tutaj widzieliśmy sytuację Klęka, ale po chwili coś odleczy, to nie uciecze. Potężne uderzenie Półtoraka, dobitka Klęka i jest 1-1. Takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa, a w drugiej połowie naprawdę mieliśmy ogromne emocje. To jest 27 minuta, mamy podanie Jarka Klęka do Michała Ścieżki, 2-1 prowadzi Iglomen i paradoksalnie w tym momencie po prostu wszystko się posypało. Wydawało się, że Iglomen jest bardzo blisko, okazało się, że nagle Puchar mu odjechał bardzo daleko. Jeszcze w tej samej minucie wyrównuje Daniel Klim.
Potem mamy znakomitą sytuację Damiana Świątka, ale jeszcze w tej samej akcji Rajca dogrywa piłkę do środka, do Świątka i Broterm wraca na prowadzenie. A w 31 minucie traci Iglomen kolejne dwie bramki. Fenomenalny odbiór Mateusza Kapusty i jeszcze piękniejsza bramka, po prostu palce lizać. I mamy 4-2. I jeszcze w tej samej minucie, w 31 minucie, no niestety, nazwijmy to, internety nam tutaj nie pomagają, a w 31 minucie również na listę strzelców wpisał się Konrad Stańczyk. Tylko pytanie, czy będzie nam dane to zobaczyć. Tak jest, albo i nie. Tym razem asystentem był Damian Świątek. No ale nazwijmy to, połączenie internetowe nas w tym momencie nie rozpieszcza. W każdym razie musicie Państwo mi uwierzyć na słowo, że po asyście Damiana Świątka do stanu 5-2 dla Brotermu doprowadza Konrad Stańczyk. Potem mamy dwie bardzo dobre sytuacje Konrada Stańczyka, który mógł strzelić swoje kolejne bramki w tym meczu. Jednakże w samej końcówce Iglomen wrócił do gry, rzucił wszystko na jedną, postawił wszystko na jedną kartę, dzięki czemu w 35 minucie bardzo sprytne rozegranie rzutu wolnego zakończyło się bramką Kamila Klęka. Potem mieliśmy kolejne sytuacje, próbował zarówno Mariusz Stanula i Kamil Klęk, potem dobra sytuacja Michała Ścieżki. A w ostatniej minucie, już podczas gry z wycofanym bramkarzem, gola strzela Kamil Klęk, ale bramka oczywiście zostaje uznana, ale nie zmienia to faktu, że gracze Brotermu zostają trzecią drużyną w historii, która zdobywa ligowy dublet. Myślę, że jednak rozbijemy sobie magazyny ligowe jednak na dwie sztuki, dlatego że przeczuwam, że będą podobne problemy ze skrótami Dywizji B. Dlatego tym samym w tym odcinku, jak się okazuje, jednak nie ostatnim, tylko przedostatnim w tej edycji, dziękuję Wam za uwagę. W momencie, kiedy to oglądacie, zapewne już jest po plebiscytach na najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza w poszczególnych ligach. Będę ogłaszał od poniedziałku na profilu na Facebooku wyniki poszczególnych plebiscytów, dlatego zaglądajcie na fanpage ligi i widzimy się w lutym. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!